na świecie wiele teorii spiskowych, które nigdy nie spotykają się z prawdą, nawet przypadkiem. Błądzą gdzieś w odmętach surrealistycznych wizji, dając pożywkę tym, którzy za cenę honoru pragną niczym Mulder z Archiwum X być wśród tych, którzy mają monopol na prawdę, niezależnie od tego, jak bardzo byłaby ona nieprawdziwa. Są też jednak takie sytuacje, gdy prawda, której nikt nie szukał, która leżała pogrzebana gdzieś głęboko pod bagnami, kilka metrów pod indiańskimi grobami i nic nie miało prawa zakłócić jej spokoju, nagle wypluwa na wierzch wszelkie fakty i smaczki. I nieważne jak bardzo chcielibyśmy je podkoloryzować lub jak bardzo byśmy je ignorowali, one rażą nas swoją oczywistością, stawiając nas w zupełnie nowej, często bardzo niekomfortowej sytuacji. Do historii komiksu Bob Kane wpisał się w 1939 roku, wprowadzając na łamy wydawnictwa Detective Comics postać Batmana. Człowiek Nietoperz powstał w bardzo ciekawych okolicznościach. Rok wcześniej w tym samym wydawnictwie, lecz w serii Action Comics pojawiła się postać Supermana, która to dziś jest uznawana za jedną z ikon amerykańskiej popkultury. Wtedy była natomiast czymś zupełnie nowym i konkurencja nie kazała na siebie długo czekać, przerzucając się lepszymi i gorszymi podróbkami Supermana. National Allied Publications, które posiadało prawa do oryginalnego Supermana, próbowało za pomocą spraw sądowych powstrzymać natłok przeróbek tej postaci. Po niedługim czasie jednak zdali sobie sprawę, że jest to walka z wiatrakami, a najlepszym wyjściem będzie stworzenie nowej postaci. Zadanie to powierzono młodemu rysownikowi o imieniu Bob Kane. When I was at DC Comics in 1938, the first superhero was created called Superman by Siegel and Shuster. And they were making about $1,500 between them. That was a lot of money in those days in 1938, comparable today to probably $5,000 a week or $10,000 a week. And I was a poor kid from Bronx, New York, and I was only earning about $20-$25 a week doing fill-in cartoons. Bob przystąpił do pracy, ale pojawił się pewien poważny problem. Jego wypociny były mało oryginalne. Oczywiście pojawiały się pierwsze koncepcyjne grafiki przedstawiające nową postać, ale były one skopiowane z innych komiksów. Sprawdzając różne opcje, ostatecznie Kane wymyślił postać, która w swoim wyglądzie była bliźniaczą kopią innego ówczesnego bohatera, Flasha Gordona. I z takim projektem udał się do swojego przyjaciela Billa Fingera, by zapytać go o opinię dotyczącą nowego bohatera. Bill nie zauważył oczywistego plagiatu, jednak nie był zachwycony przedstawioną przez Boba koncepcją. Zamaskowana postać ubrana w czerwony obcisły strój z czarną, postrzępioną peleryną mało kogo mogłaby zachwycić. Finger zaproponował przyjacielowi, by ten wrócił w swej koncepcji do bardziej naturalnej wizji człowieka nietoperza. Nie epatującego czerwienią niczym czerwony kapturek, lecz rogatego i mrocznego ssaka będącego postrachem nocy. Tak, postać ewoluowała do kształtu, który mniej więcej stał się tym, co znamy po dziś dzień. Pojawiło się pytanie, skoro Finger tak bardzo przyczynił się do wykreowania ostatecznej postaci Batmana, to dlaczego nie jest uznawany za jego twórcę, lub przynajmniej współtwórcę na równi z Bobem Kane'em? Przecież na to wskazywałaby logika. Jego pomysły w zasadniczy sposób zmieniły wcześniejszą, naprawdę komiczną koncepcję tej postaci, pozwoliły jej zmienić się w mrocznego rycerza budzącego grozę w sercach przestępców. Wszystko dzięki umowie, jaką Kane podpisał z wydawnictwem, która dawała mu prawo do uznania go jako jedynego autora postaci Batmana. Problem polega na tym, że Bob, mimo wielu dowodów i poszlak, jakie pojawiały się w tej sprawie, wciąż uparcie twierdzi, że on i tylko on stworzył człowieka nietoperza, nie przyznając Fingerowi udziału nawet w najmniejszym zakresie. Jeżeli dodamy do tego krążące w świecie twórców komiksów plotki o tym, jakoby Kane większość swoich prac skopiował z innych komiksów, na co są liczne dowody, to sytuacja staje się zupełnie jasna. Wielu pracujących dla niego rysowników nie boi się przyznać, że Bob bardzo szybko w ogóle przestał tworzyć rysunki do nowych opowieści o Batmanie, odcinając już jedynie kupony od osiągniętych z tytułu praw autorskich przychodów. Co więcej, wiele elementów historii Mrocznego Rycerza jest także mniej lub bardziej zainspirowana lub stworzona przez osoby poboczne. Historia Batmana jest niemal żywcem ściągnięta z postaci Zorro i nie ma w tym raczej nic złego, jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że sam Zorro jest kopią niemal 1:1 historii o Robin Hoodzie. Tak więc proceder kopiowania mniejszych lub większych elementów i budowania na nich nowych eposów o bohaterach jest zupełnie naturalnym zjawiskiem. Postać o nazwie Robin rzecz jasna pojawia się w samym Batmanie i warto zwrócić uwagę, że ona też jest mocno zainspirowana wyglądem innej postaci, która epizodycznie pojawiła się kilka lat wcześniej w zupełnie innym komiksie. Tak samo wiele innych elementów jak konkretne miejsca, postaci i rozwiązania fabularne zostało zapożyczonych z innych publikacji lub stworzonych przez współpracowników Kane'a, co podaje wątpliwość jego prawo do posiadania tej postaci na własność. Dziś Kane, mimo prawie 20 lat od śmierci, wciąż jest niezaprzeczalnie uznawany przez DC Comics, wydawnictwo wypuszczające na rynek kolejne serie komiksów z postacią Batmana, za jedynego i niepodważalnego twórcę tej postaci. Jego nazwisko pojawia się we wszystkich publikacjach, filmach i serialach, utwierdzając w przekonaniu co do jego autorstwa wszystkich, którzy nie znają prawdziwej historii powstania Batmana.